Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidei Defensor. Nazywam się Bartłomiej Ilcewicz, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Maciej Maliszak. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Maciej Maliszak, Open Doors Polska, organizacja zajmująca się prześladowaniem, zajmującą się pomocą dla prześladowanych na świecie chrześcijan, monitorowaniem też tego, jak chrześcijanie są na świecie prześladowani i w jakich miejscach. A nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła najnowszego Światowego Indeksu Prześladowanych 2023, który został opublikowany 18 stycznia tego roku. I moje pierwsze pytanie do pana jest takie, czym jest ten indeks prześladowań? Światowy Indeks Prześladowań i w jaki sposób określa on prześladowania? Czy jest jakaś skala, w jaki sposób ocenia się prześladowania w danych krajach? I też jeszcze ostatnie pytanie w tej jakby części. Czego dotyczą te prześladowania? Czy to są takie prześladowania, gdzie mamy do czynienia na przykład ze śmiercią jakiegoś chrześcijanina, czy powiedzmy z czymś, co jest takie okrutne, krwawe, czy to są także prześladowania polegające na tym, że na przykład znieważa się religię? Światowy Indeks Prześladowań jest rankingiem 50 krajów, w których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań z powodu swojej wiary. Ten ranking przygotowujemy od 30 lat. Początkowo naszą intencją było monitorowanie sytuacji, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest potrzebna największa pomoc. Później doszliśmy do wniosku, że trzeba też te dane upubliczniać, żeby zachęcać zarówno o wołanie o pomoc dla prześladowanych chrześcijan, jak i po prostu o walkę o ich prawa. Jeżeli chodzi zaś o samo kryterium oceny, to bierzemy pod uwagę 5 bardzo ważnych aspektów życia. Po pierwsze, czy chrześcijanie mogą praktykować swoją wiarę w życiu prywatnym? Po drugie, w życiu rodzinnym? Po trzecie, jak wygląda życie społeczne? Po czwarte, jak wygląda życie w państwie? I po piąte, jak wygląda życie w kościele? Czy można rzeczywiście w tych wszystkich aspektach być chrześcijaninem? I kolejnym decydującym aspektem jest kwestia przemocy fizycznej, która dotyka chrześcijan. I sumę z tych wszystkich zakresów możecie Państwo zobaczyć przy każdym kraju naszego indeksu. Maksymalnie można otrzymać 16,7 punkta i im więcej punktów ma dany kraj, tym wyżej jest w tym rankingu. I bierzemy pod uwagę bardzo różne aspekty. Po pierwsze, bardzo ważna jest przemoc fizyczna, która dotyka chrześcijan, bo z powodu wiary w Chrystusa, jak Pan tutaj powiedział, ludzie są zabijani, doświadczają też agresji fizycznej w postaci pobicia. Niestety często dochodzi też w wielu krajach do gwałtu na wyznawczyniach Jezusa Chrystusa. Bierzemy też pod uwagę systemy prawne, czy możliwa jest konwersja, nawrócenie na chrześcijaństwo, czy możliwe jest praktykowanie wiary. Bierzemy pod uwagę też cały system społeczny, w którym chrześcijanin żyje. Czy rzeczywiście może w sposób wolny praktykować wiarę chrześcijańską. Tak więc nasz indeks całościowo bierze pod uwagę życie chrześcijanina, zarówno to życie w skali mikrospołecznej, jak i makrospołecznej, z uwzględnieniem oczywiście sfery prawnej i politycznej. Omawiając ten indeks, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy kilku krajach. Myślę, że jakby ogólnie do samego indeksu także przejdziemy, ale od kilku lat, że tak powiem, ranking tego indeksu otwiera Korea Północna. Tak również jest w najnowszym indeksie. Czy w ogóle coś zmieniło się na lepsze, oczywiście, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan, od poprzedniego indeksu właśnie w Korei Północnej?
Poprzedni rok był trochę inny, bo to był jedyny rok, kiedy pierwsze miejsce na tym indeksie miał Afganistan, ale miał taką samą liczbę punktów co Korea Północna. Jednak w poprzednim okresie sprawozdawczym w Afganistanie mieliśmy do czynienia wręcz z niespotykaną przemocą wobec małej garstki chrześcijan. Jeśli zaś chodzi o samą Koreę Północną, to ten reżim od samego powstania jest przeciwny chrześcijaństwu. Niestety o żadnych zmianach pozytywnych no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Nawet zeszły rok był rokiem jeszcze trudniejszym dla ludzi przyznających się do Chrystusa i nastąpiła brutalizacja. Według mnie wydawało się, że już to jest, nie jest możliwe i sytuacja chrześcijan jeszcze się pogorszyła. Żeby Państwu narysować, jak trudna jest sytuacja chrześcijan, to musimy sobie zdać sprawę, że chociażby za samą modlitwę czy posiadanie Pisma Świętego człowiek trafia do obozu koncentracyjnego, bo nie chcę tego nazywać obozem pracy, taka jest oficjalna nazwa w Korei Północnej, i razem z nim trafiają trzy generacje. Trafiają jego rodzice, trafia jego współmałżonek i trafiają jego dzieci. Czyli taka współodpowiedzialność, można powiedzieć, jest za to. Tak, to też wynika z pewnej tradycji, która w Korei była od wieków, że za takie poważne przestępstwa była karana cała rodzina. Oczywiście w Korei Północnej, tak jak we wszystkich reżimach komunistycznych, jest też pewna farsa, bo są dwa kościoły pokazowe w Pjongjang, w stolicy Korei Północnej, gdzie jak przyjedzie jakiś turysta, to się go zaprowadzi. Jeden kościół udaje kościół protestancki, drugi udaje tak naprawdę kościół prawosławny. I na dobrą sprawę to jest inscenizacja, żeby tylko pokazać, że jest jakaś wolność religijna. Pamiętajmy też, że oficjalnie, dajmy na to Kościół rzymskokatolicki, ani inne kościoły nie mogą funkcjonować dzisiaj w Korei Północnej. Kiedyś byłem pytany w jednej z audycji radiowych, czy Koreańczyk z północy może przystąpić do Eucharystii. No nie może, bo nie ma takiej możliwości. Mhm. Ocenia się, że około 400 tysięcy chrześcijan jest w Korei. W jaki sposób w ogóle liczy się te osoby? Znaczy, to nie jest precyzyjna liczba, no ale jest to pewna liczba szacunkowa. Czy w ogóle z Korei, tej Korei Północnej docierają jakieś informacje właśnie na przykład o skali tych prześladowań albo właśnie ilu jest chrześcijan? W jaki sposób się to odbywa? Praca w Korei Północnej jest jedną z newralgicznych i najtrudniejszych prac, które przeprowadzamy. I wybaczy pan, nie będę mówił o szczegółach operacyjnych, bo jasne, to jest oczywiste. Mówienie o szczegółach jest bardzo niebezpieczne. Generalnie, jeśli chodzi o liczenie, to rzeczywiście są to dane szacunkowe i nie mamy takich twardych statystyk. Wszystkie nasze dane opierają się na relacjach uciekinierów i na no, niejawnych kontaktach, które mamy z liderami podziemnych kościołów już w samej Korei Północnej. Mhm. Przejdę do kolejnego kraju, z tak zwanego top 10, bo tak też państwo określają na Facebooku, między innymi państwa organizacji jest takie zestawienie top 10 krajów, gdzie są najbardziej prześladowani chrześcijanie. Jednym z takich krajów z tej dziesiątki są Indie. Co jest takie, można powiedzieć, bardzo zastanawiające, no bo same Indie też przedstawia się generalnie na świecie jako kraj demokratyczny, jako kraj, w którym no, wolności są, powiedzmy, przestrzegane. Widzimy zarówno Indie jako taki piękny kraj, momentami też gdzieś w pewnych miejscach bogaty. Chodzi tutaj o jakieś większe aglomeracje. Też w Indiach wiele korporacji, że tak powiem, posiada swoje filie do takich różnych, można powiedzieć, obsługi różnych usług. A tutaj mamy sytuację, że Indie są w rankingu. Dlaczego są w tym rankingu i jak te prześladowania tam wyglądają?
Indie są tuż za dziesiątką, bo są jedenaste. W zeszłym roku były dziesiąte, ale spadek ich na nie wynikał z tego, że sytuacja się w Indiach polepszyła. Faktycznie uległa pogorszeniu, ale w innych krajach jeszcze wzmogły się prześladowania wobec chrześcijan. W Indiach mamy dzisiaj do czynienia z czymś takim, co nacjonalizm hinduski nazywa rehinduizacją Indii. Jednym z celów, który jest dzisiaj postawiony, to jest wyplenienie wszystkich religii z Indii, w tym też chrześcijan. I chrześcijan spotykają prześladowania i one są naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Mówimy tu zarówno o atakach na kościoły, podpaleniach i niestety coś, co jest plagą Indii, no jest bardzo dużo gwałtów na chrześcijankach. Nawet czasami człowiek tego nie rozumie, bo jeżeli słyszę informację, że została zgwałcona 72-letnia zakonnica, no to jest już nawet trudne do zrozumienia, jak można się dopuszczać aż takich aktów barbarzyństwa. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na Indie, to z jednej strony Indie są przedstawiane jako największa demokracja świata. Jest to też siódmy co do wielkości kraj na świecie, drugi pod względem liczby ludności. I wydawałoby się, że kiedy mówimy, że w Indiach chrześcijan jest około 5%, to jest mała liczba, ale to jest 70 milionów ludzi, którym dzisiaj zabraniane i zabrane jest podstawowe prawo, czyli prawo do wolności religijnej. Szczególnie trudna sytuacja jest w terenach wiejskich, gdzie faktycznie chrześcijanie ustawicznie spotykają się z agresją, są morderstwa, podpalenia i ataki. Dodatkowo chrześcijanie spotykają się z wykluczeniem społecznym, czyli chrześcijanin najprawdopodobniej nie będzie awansował, będzie ciągle balansował na najniższej pozycji społecznej. Jeszcze w tym indeksie znalazłem taki kraj jak Nikaragua. Jest to kraj, który powiedzmy mieści się w tej też takiej 50 tych krajów najbardziej, w krajach, gdzie są najbardziej prześladowani chrześcijanie. I tu jest to taka ciekawostka, można powiedzieć o tyle ciekawostka, że Nikaragua to jest generalnie kraj katolicki. Natomiast mamy do czynienia tam z prześladowaniami. Więc jak wyglądają prześladowania w kraju katolickim chrześcijan? Wszystkie kościoły, a zwłaszcza Kościół rzymskokatolicki, przez dyktaturę Daniela Ortegi uznawane są za agentów, którzy destabilizują sytuację. A ta destabilizacja tak naprawdę według nich polega na tym, że kościoły, a głównie Kościół rzymskokatolicki ze względu na swoją wielkość, po protestach, które miały miejsce w kwietniu 2008 roku, mediowały i zapewniły pomoc humanitarną dla ludzi, którzy są atakowani, są dyskryminowani przez reżim obecnie panujący w Nikaragui. Chrześcijanie, kościoły chrześcijańskie wypowiadają się przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko łamaniu praw człowieka i przeciwko ingerencji w procesy demokratyczne. I to spowodowało, że reżim zaczął nasilać szykany wobec kościołów i wiązało się to z zamykaniem kościołów, zamykaniem szkół wyznaniowych, z więzieniem duchownych i też z pewną taką falą propagandy antychrześcijańskiej. I dzisiaj wiele kościołów zostało, wiele budynków kościelnych zostało zdewastowanych. Też niestety funkcjonują swoiste szwadrony śmierci, które no, atakują liderów chrześcijańskich. Może jeszcze tylko pokrótce o tych krajach islamskich, no bo jakby nie patrzeć, to w tym top 10 głównie są to kraje islamskie i chyba głównie Afryka. Jaka tam jest, jaka sytuacja jest właśnie chrześcijan w Afryce, w tych krajach muzułmańskich? Może spójrzmy szerzej. Na 50 krajów w indeksie
W ogóle krajów, które obserwujemy, jest więcej. 38 krajów to jest kraje, gdzie główną dynamiką prześladowań to jest radykalizm muzułmański. Czyli widzimy, że jest to główne niestety źródło. I bardzo ważną rzeczą jest to, żeby podkreślać, że mówimy o radykalizmie muzułmańskim. Bo jedną z rzeczy, na której bardzo zależy radykalnym ugrupowaniom muzułmańskim, jest to, żeby wzbudzić nienawiść między chrześcijanami a muzułmanami i żeby doszło po prostu do globalnego konfliktu. Jeżeli chodzi o Afrykę, to w Afryce mamy tak naprawdę od 30 lat bardzo wyraźny proces islamizacji Afryki. Polega to na tym, że... Szczególnie północy Afryki, można powiedzieć. Północ Afryki w dużej mierze była zdominowana przez islam przez ostatnie wieki. Jednak teraz, przez ostatnie 30 lat, jakbyśmy spojrzeli na mapę Afryki, islamizacja idzie coraz bardziej na południe. I jeszcze całkiem niedawno, bo jakieś 20 lat temu, byśmy zupełnie nie myśleli o atakach grup dżihadystycznych, chociażby w Mozambiku czy w Burkina Faso, gdzie dzisiaj takie ataki są standardem i dużo chrześcijan dzisiaj z tego powodu cierpi. I patrząc na Afrykę, musimy powiedzieć, że prześladowania chrześcijan ze strony islamu, może tego radykalnego islamu, one odbywają się na wielu płaszczyznach. W krajach, gdzie islam jest religią dominującą, chociażby takich jak Somalia, Jemen, Libia, z jednej strony mamy prawną dyskryminację i prześladowanie chrześcijan, z drugiej strony mamy taką sytuację, że chrześcijanie uważani są za niewiernych przez resztę społeczeństwa i faktycznie są odrzucani i spotykają się z agresją na wszystkich poziomach, zarówno w życiu prywatnym, rodzinnym, społecznym, życiu w państwie, a życie w kościele często faktycznie jest prawie że niemożliwe do praktykowania. Jeżeli spojrzymy na północną Afrykę, chociażby na Libię, to sytuacja pogorszyła się po tak zwanej arabskiej wiośnie. Zresztą jako jedyni mówiliśmy, że dojdzie do załamania wolności religijnych. I rywalizujące ze sobą grupy islamistyczne często atakują chrześcijan. Szczególnie trudną sytuacją spotykają się chrześcijanie, którzy są świeżo nawróceni z islamu, bo uważani są za zdrajców i faktycznie czeka ich jedna kara śmierci. Mhm. I na dobrą sprawę to wygląda dosyć zbieżnie w większości krajów, gdzie islam jest religią dominującą. Ciekawy i warte spojrzenia jest sytuacja chrześcijan w Nigerii, bo w Nigerii chrześcijanie stanowią prawie połowę społeczeństwa i tam był taki podział przez lata widoczny, że północ Nigerii była w większości islamska, południe było w większości chrześcijańskie. I teraz nawet z mediów coraz częściej już ludzie się dowiadują o porwaniach duchownych, o gwałtach, o porwaniach dziewcząt przez Boko Haram i różne grupy muzułmańskie. Dodatkowo obecnie piastujący swój urząd prezydent w Nigerii promuje muzułmanów na najważniejsze stanowiska państwowe i ta niesprawiedliwość jest coraz dalej posunięta. W 12 stanach w północnej Nigerii jako prawo też państwowe został przyjęty szariat i w związku z tym chrześcijanie tak naprawdę już tam oficjalnie są ludźmi drugiej kategorii. Mhm. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do samego indeksu, no bo mamy indeks. I teraz, czy ten indeks jest wykorzystywany do tego, żeby na przykład, nie wiem,
jest taka Libia, powiedzmy, czy jakiś inny kraj, znaczy z pewnymi krajami pewnie nie da się w ogóle rozmawiać, nawet przedstawiać tego indeksu, ale może na przykład innym krajom, nazwijmy to demokracji zachodniej, przedstawiany jest ten indeks i teraz czy ten indeks pomaga w tym, żeby później właśnie taka organizacja jak Open Doors zebrała jeszcze więcej na przykład jakichś środków, czy powiedzmy tam działań, które pomogą chrześcijanom, czy to jest bardziej tak, że jest przygotowywany indeks i on jest takim, no nie wiem, uderzeniem w zamknięte drzwi, to znaczy dobrze zrobiliście, wiemy o tym, są prześladowania, ponad 300 milionów chrześcijan jest prześladowanych, dobrze, super, że to zrobiliście, jakby to się rozchodzi, cudzysłów oczywiście, po kościach. Czy ten indeks pomaga w tym, żeby później chrześcijanom pomagać? Pierwsza rzecz i pierwsza sprawa, dla której publikujemy i robimy indeks, to jest informacja. Faktycznie prześladowania chrześcijan są tabu w świecie zachodu. Paradoks jest taki, że czasami jak się rozmawia chociażby z ludźmi z Bliskiego Wschodu, którzy nie są radykałami, to oni sobie zdają sprawę z prześladowań chrześcijan, bo często to widzą, nawet nie będąc chrześcijanami. I opinię publiczną trzeba informować, trzeba mówić o tym problemie, żeby nie było tak, że pamiętamy o prześladowaniach wielu grup, a nie pamiętamy o tym, że najmocniej prześladowaną grupą dzisiaj na świecie są chrześcijanie, a najczęściej łamanym prawem człowieka to jest prawo do wolności sumienia i wyznania. I rzeczywiście jest to narzędzie, które z jednej strony uwrażliwia ludzi w tak zwanym świecie zachodu, w tak zwanym świecie wolnym. Z drugiej strony staramy się z tym dokumentem dotrzeć do rządzących i tutaj muszę przyznać, że mieliśmy też prezentację tego dokumentu chociażby w Parlamencie Europejskim i tu wielkie podziękowanie dla polskich europarlamentarzystów, którzy się do tego przyczynili. I myślę, że to jest takie narzędzie, które jest taką pewną kroplą, która drąży skałę i cieszę się, że już nawet w mediach, nawet w polskich mediach to nasze narzędzie jest dostrzegane i coraz częściej o nim jest mowa. I mam też nadzieję, że nie zostanie to jedynie na poziomie informacji, tylko wpłynie to też na realne działanie. Bo myślę sobie, że nawet gdyby kraje Europy Zachodniej, w tym też myślę o Polsce jako jednym z takich krajów, nawet gdyby wywierać chociażby presję ekonomiczną i pilnować respektowania tego prawa, to sytuacja chrześcijan by naprawdę się polepszyła. Moje ostatnie pytanie w tej rozmowie jest takie. Mieszka pan na co dzień w Polsce. Z tego co wiem, to też w różne miejsca pan, jak również osoby, które są zaangażowane w działalność Open Doors, wyjeżdżają. Mieszka pan w Polsce i widząc to, co się dzieje na świecie, w tym indeksie, w tym topie 10 albo w tej 50, widzi pan te wszystkie sytuacje, ale też na pewno widzi pan i słyszy o tym, że gdzieś w Polsce również mamy do czynienia powiedzmy, z chrystianofobią, gdzieś tutaj zniszczono kapliczkę, gdzieś zniszczono kościół, gdzieś zaatakowano kogoś duchownego, powiedzmy. Co pan sobie myśli, że jest u nas spokojnie, jeszcze jest fajnie, nic się nie dzieje? Czy pan już na przykład widzi jakieś takie symptomy tego, że może być tak, jak w tym indeksie, o którym państwo mówicie, jak Open Doors? No nie ulega wątpliwości, że nie jesteśmy w stanie porównać natężenia tego, co dzieje się w krajach światowego indeksu z tym, co się dzieje w naszym kraju, bo to są całkiem różne poziomy. Ale dla mnie jest rzeczą pewną, że prawa człowieka to są tak ważne rzeczy, że w kółko o nie trzeba walczyć. I dzisiaj naprawdę w dużej mierze jest też tak, że nawet mowa o prostej wierze chrześcijańskiej coraz częściej wywołuje agresję werbalną.
Pamiętamy manifestacje pod kościołami, brzydkie okrzyki kierowane w stronę duchownych i to też duchownych w Polsce różnych wyznań. Ale sobie myślę, że dla każdego przyzwoitego człowieka wolność drugiego człowieka powinna być czymś nadrzędnym. Pamiętam, jak parę miesięcy temu wracałem z jednej prelekcji, bo w ramach Open Doors odwiedzamy kościoły, wspólnoty, różne miejsca i opowiadamy o prześladowanym kościele i o tym, co można zrobić. I miałem naszą koszulkę Open Doorsową, tam jest nasze logo, jest napis Open Doors i taki podpis służbie prześladowanym chrześcijanom. I spotkałem się z agresją słowną w pewnym miejscu, gdzie tankowałem paliwo, ale porozmawiałem z tym człowiekiem, ale było widać naprawdę strasznie dużą niechęć do chrześcijaństwa, straszną też niechęć w ogóle do rozmawiania o faktach. I niestety dzisiaj obawiam się, że będziemy coraz częściej spotykać się już nie tylko z agresją słowną, ale że agresja słowna będzie też coraz bardziej przechodziła w agresję fizyczną. Zresztą co jakiś czas niestety słyszymy, że duchowni różnych wyznań są atakowani. Mam takich przyjaciół, którzy mówią, że jak się pojawią gdzieś w koloradce, to są duchowni protestanccy, to nawet na ulicy są wyzywani, nie wiem, od pedofilów czy opluwani. No niestety to coraz częściej się dzieje i u nas. Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że sam indeks już jest tym faktem, o którym można rozmawiać po prostu z innymi ludźmi, pokazywać, jak wyglądają prześladowania chrześcijan na całym świecie. Zachęcamy też Państwa do tego, żeby zapoznać się z tym indeksem. Tutaj polecamy zarówno stronę Open Doors Polska, czyli www.opendoors.pl, jak również Facebooka Open Doors Polska, media społecznościowe Open Doors, by zapoznać się z tym indeksem. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był pan Maciej Maliszak, właśnie z Open Doors. Zachęcamy do tego, żeby Państwo zapoznali się też z działalnością Open Doors, a Panu życzę również jakichś takich owocnych działań, nie tylko związanych jakby z samym indeksem, ale również z tym, żeby chrześcijanom na całym świecie pomagać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Państwa zapraszam na kolejną rozmowę w Idei Defensor już wkrótce na naszych kanałach społecznościowych.